Krzysztof Gasparski, Prokam Polska, komunikat jagodowy 27 maja 2020 roku. Rozgadałem się w komunikacie drzewiastym, więc mi sił braknie na tą jagodówkę i może chwała i że się Państwu udało. Zachęca tak czy inaczej, w firmie Prokam ciągle jeszcze mamy, można powiedzieć, w niektórych przypadkach w promocjach, w łączeniu ze środkami ochrony roślin. Kto nie ma programu ochrony roślin, to się powinien na pewno w niego zaopatrzyć, bo jak powiem za mało, no to skąd będziecie wiedzieć, czym pryskać. Ale tak, zacznijmy. Malina zdrowo rośnie, już to powiedziałem ostatnim razem. Mówiłem wypatrywać rdzy, ona się pokazała tu i tam. Ostatnio nie przedstawiłem Wam zdjęć, bo akurat ja się na nią nie natknąłem, tylko z informacji telefonicznych od Państwa to wiem. Natomiast no teraz już dzisiaj świeżuteńką, też symboliczną Państwu przedstawiam. Jeżeli są, no to wtedy wskakujemy z ochroną i nie czekamy, aż się całe pole zażółci, tylko robimy to w miarę szybko. Zachęcam do poprzednich komunikatów, żeby sobie przypomnieć, ale strobiluryny są między innymi takimi właśnie na chłodniejsze chwile. Preparaty układowe też sobie tutaj działają i te luny obie też sobie z tym radzą. Jeżeli chodzi o porzeczkę, złapałem przeziernika porzeczkowego, ale nie mam przekroczonych progów szkodliwości jeszcze. Tylko to nie znaczy, że on tam nie przekroczyłby, gdyby nie to, że wykonywane były na tych plantacjach zabiegi przeciwko mszycom. Ostatnimi czasy mszyce bardzo dokuczały porzeczkom i chyba wszyscy byliśmy jednomyślni, że trzeba ten zabieg zrobić, a to spowodowało, że przeziernik zaczął mniej latać, czyli nie ma tych takich progów przekroczonych, ale jest. Jak wygląda, to też Państwu pokazujemy, jakby ktoś nie widział, żeby sobie z czymś innym nie pomylić. Lustrować, zerkać, łatwo go nie jest wypatrzyć, ale w słoneczny dzień on tam się lubi na tym liściu gdzieś powygrzewać. Jeżeli chodzi o truskawkę, truskawka w wielu miejscach już ładnie plonuje, już można pyszne owoce zjeść, jak to mówię, to się ślinie. Poszczeplenimy troszeczkę, ale pamiętajcie, że okres owocowania i kwitnięcia truskawek to jest okres ważnej walki i tutaj wybieramy najmocniejszą z grup, praktycznie SDHI, ale plus powiedzmy switch na przemian z tamtymi produktami. Grupa SDHI, dla przypomnienia, to przypomnę Kenia, Dagonis, Luna, ta Sensation, bo akurat to jest ta strobiluryna dla roślin jagodowych. Robimy, ale liczymy, to nie jest rotacja, jeżeli zrobicie raz Kenią, raz Luną, raz Dagonisem i jeszcze do tego Signum, bo to one wszystkie zawierają w swoim składzie grupę SDHI. Switch ma coś innego, więc jakaś tam przemienność jest konieczna. Pilnujcie tego, zwłaszcza, że Kenia i Dagonis mają jeden dzień tylko karencji, więc zawsze można ten zabieg opóźnić i zrobić coś w międzyczasie, żeby jednak, jak już jest więcej razy ta grupa stosowana, to żeby zabiegi nie szły jeden po drugim. Jak są owoce, to powinny być twarde, czyli mówimy o nawożeniu wapniowym, wapniowo-krzemowym, czyli mrówka, pasp CA, Smart Seal, jest w czym wybierać w naszej ofercie. Każdy z przedstawicieli handlowych też wie, co ma sprzedać, że tak powiem, ale faktycznie robimy dużą selekcję w naszej firmie i nie mamy wszystkiego, czyli wybieramy te top produkty, do niektórych dojrzewamy długo, Smart Seal, na przykład taki ten produkt wapniowo-krzemowy, długo walczył o zasłużoną pozycję w naszej firmie i wywalczył, bo jak jest dobry, no to wcześniej czy później, jak żeśmy się go naobserwowali, to później wiemy, że mamy czyste sumienie, żeby Państwu go polecać. W przypadku borówki i truskawki, bo borówka przecież też ambitnie owoce rośnie i są to uprawy, które no, są w stanie godnie zapłacić, w przeciwieństwie do porzeczki czarnej, to zachęcam do tego, żeby stosować też produkty, które budują wielkość. NHCA Delta wielkość owoców dosyć mocno buduje, kondycja, szybkie przyswajanie i to można robić przemiennie, na przykład z nawozami wapniowymi.
No a w porzeczce, no to coś pewnie uniwersalnego, jakiś NPK, jeżeli mówimy o wzrost owoców, to się daje nawozy bardziej potasowe już na tym etapie, żeby przybywało owocu. Natomiast, żeby nie pociekły niczym Tisel, no to choćby saletra wapniowa najzwyklejsza jest dobrze, jeżeli tam ujrzy kilka zabiegów światło dzienne. Czym pryskać porzeczkę? Teraz się już pogubiłem, bo w tych naszych zaleceniach mówiłem, żeby na początku zrobić mankozeby, bo mają najdłuższy okres karencji. Później powiedziałem, żeby wybrać strobiluryny, bo mają w kolejnej grupie ten okres. Jak jest w miarę przyzwoita pogoda, można sięgnąć po kaptany, które w porzeczce mają akurat stosunkowo krótką karencję. No i ta rotacja też być powinna. Być może ten czas jeszcze na jeden raz zrobić strobiluryny z uwagi na to, że jest jeszcze chłodno, jest jeszcze przekropnie, a dosyć szerokie spektrum, takie bym powiedział, jeżeli chodzi o pozaetykietowe działanie tych strobiluryn jest. Na dzisiaj tyle, chyba nie zanudziłem. Zachęcam też, przypominam, do lektury. A jest chyba dobra okazja, żeby tanio wyrwać program ochrony z ProKamu. Pozdrawiam.